trakcie realizacji kolejnej płyty z Podkarpacką Orkiestrą Kameralną. Tym razem zaprosiłam znakomitych muzyków, ale także absolwentów Sanowskiej Szkoły Muzycznej, którzy obecnie studiują w akademiach muzycznych, bądź są ich absolwentami. Projekt o tyle ciekawy, że wieńczy 25-lecie mojej pracy właśnie z orkiestrami, chórami i taki sentymentalny, bo w projekcie zagrali w większości sanoczanie. Bardzo jestem szczęśliwa, że moje zaproszenie przyjął znakomity młody akordeonista, właściwie już o światowej renomie, Bartosz Głowacki. I mogliśmy razem zrealizować dwa utwory. Pierwszy z nich to Opale Concerto Ryszarda Galliano. Przepiękny koncert. Piękny utwór, ekspresyjny, bardzo różnorodny stylistycznie. Właśnie jesteśmy po nagraniach w Sanowskiej Szkole Muzycznej. Nagraniach płyty i materiału bardzo wyjątkowego. Wspaniały koncert, Opale Concerto Ryszarda Galliano. Z Opale Concerto wiąże się też bardzo miłe wspomnienie. Mój nauczyciel, pan Grzegorz Bednarczyk, kiedyś dał mi właśnie płytę z premierą tego koncertu, gdy miałem bodajże 13 lat. Natchnęła mnie do grania na akordeonie i kontynuowania tego wspaniałego przeżycia. I bardzo się cieszę, że mogłem w końcu ten utwór wykonać i nagrać na płycie. Także zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania tego niezwykłego albumu. Do projektu przyjęła zaproszenie również znakomita skrzypaczka, absolwentka Szkoły Muzycznej w Sanoku, Gabriela Graboń. Laureatka wielu konkursów międzynarodowych. W jej wykonaniu usłyszymy Andante i Allegro Michała Spisaka. Utwór Michała Spisaka składa się z dwóch części. Spokojnego Andante i bardziej żywiołowego Allegro. Bardzo cieszę się, że mogłam wykonać ten utwór z orkiestrą podczas tego projektu, ponieważ muzyka współczesnych polskich kompozytorów jest mi bardzo bliska. Życzę Państwu miłego odbioru. Kolejny utwór to Sinfonietta Pawła Korepty, kompozytora pochodzącego z Busca-Zdroju. Miałam przyjemność realizować prawykonanie tego utworu, a teraz pierwsze nagranie zrealizowaliśmy właśnie w Sanoku z Podkarpacką Orkiestrą Kameralną. Józefa Świdra, czteroczęściowy utwór, również zróżnicowany stylistycznie. Jest to kompozycja napisana dla profesora Joachima Pichury w 1979 roku, mając swoją premierę.
Ta czteroczęściowa suita jest zaliczana do jednych z najpopularniejszych utworów instrumentalnych Józefa Świdra. Współpracować z panią Elą jako dyrygentką jest niezmiernie miło. Dobrała ona wspaniałych instrumentalistów w orkiestrze. Każdy z nich dał coś od siebie. Dał nową jakość. Cudowne dźwięki i 110% zaangażowania. Nagrania zrealizował Grzegorz Stec, który naprawdę wykrzesał z nas to, co najlepsze. I mam nadzieję, Państwo usłyszycie to na płycie. Cztery utwory współczesnych kompozytorów, zróżnicowane stylistycznie, zróżnicowane pod względem środków wyrazu, charakteru. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że ten projekt udaje nam się w tak pięknym, znakomitym gronie zrealizować. Proszę przygotować słuchawki i najlepiej na dobrej jakości sprzęcie słuchać naszej płyty.